Zawsze chciałem pomagać ludziom. Tak się zastanawiałem, że jednak może kiedyś będę na tyle bogaty, że będę mógł się dzielić moim majątkiem, albo będę miał bardzo wiele czasu na emeryturze, a może będę sławny i wtedy będzie jeszcze łatwiej. Zdzisław Bielecki, prezes zarządu Fundacji Dom. Tak się złożyło, że w 91 roku miałem wypadek samochodowy. Dach był na wysokości deski rozdzielczej. Gdyby nie rozłożył się fotel, a to był stary Mercedes, to po prostu byłbym ścięty do połowy. Poszkodowany w wypadku doświadczył życzliwości przypadkowych, ale nieobojętnych osób. Leżąc w szpitalu, a później, ponieważ było to wstrząśnienie mózgu, nic na szczęście nie było złamanego, po jakimś czasie się zastanowiłem, że może nie ma co czekać, aż będę bogaty, miał wiele czasu na emeryturze albo sławny i ta pomoc innym będzie łatwiejsza. Może trzeba spłacić dług. Po jakimś czasie okazało się, że ta pomoc musi być zinstytucjonalizowana. Nazwa jest długa, dotąd się zastanawiam, skąd się wzięła, ale myślę, że jednak jest prawdziwa, bo dzieło odbudowy miłości Fundacja Dom to jest bardzo praktyczna nazwa, bo odbudować miłość do siebie, do najbliższych na co dzień, do tych, których spotkamy na ulicy, których na co dzień mamy do czynienia, nie jest łatwo. Fundacja prowadzi działalność edukacyjną i szkoleniową dla dzieci, szczególnie tych ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i narkomanią, oraz świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży. Mamy taki ośrodek rodzinny, klub Nieobojętni na Mokotowie. W tym klubie dzieją się cuda, wspaniałe rzeczy. Na przykład Agatka, córka głuchoniemych rodziców, która pod kuratelą pani Cecylii, naszej muzykolog, która wykształciła wiele muzycznych talentów. Agatka nauczyła się grać, śpiewać i ci głuchoniemi rodzice na koncercie Agatki rozmawiali ze sobą na migi. Uśmiechy były od ucha do ucha. Jaka to była radość dla nas. Dzieło odbudowy miłości Fundacja Dom jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji w jutrzejszej audycji oraz na stronie dom.org.pl.